Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Bonkol, a to jest kolejny odcinek z gry SpongeBob i dzisiaj odblokujemy nowy region, ponieważ w ostatnim zdobyliśmy ponad 40 łopatek i SpongeBob już posiada 41 złotych łopatek. Będziemy dzisiaj wchodzić, co prawda, nie do tego miejsca, gdzie właśnie 40 jest potrzebnych, bo to jest prawdopodobnie już taki... no gdzieś tam jeden z tych ostatnich poziomów tutaj, przynajmniej w tej części miasta. Natomiast tutaj pójdziemy dzisiaj do Sound Mountain, czyli piaskowej góry, czy góry piaskowe, czy jakoś tak. Odblokujemy sobie to i wchodzimy, zobaczymy, co dzisiaj nas czeka, jaka przygoda nas czeka tym razem. Piaskowa góra. To tutaj morskie stworzenia spędzają popołudnia na spadaniu. Okej. Skalmar, jak dobrze, że tu jesteś! Muszę znowu pożyczyć twoją szczoteczkę do zębów. Co? Używałeś jej wcześniej? No jasne, wiele razy. Stwierdziłem, że jak się nie dowiesz, to nie będziesz zły. No, tak to trochę działa. Ja bym nie chciał się dowiedzieć, że ktoś inny używał mojej szczoteczki, prawda? Dobrze. Co za różnica? I tak jestem wrakiem. Próbowałem ćwiczyć się, żeby odpocząć od tego robociego bałaganu. Ale wszystko na nic. Z powodu szczoteczki? Nie, z powodu robotów. Zajęły stopy. Ach, te roboty. Jak mam jeździć na nartach, kiedy te paskudstwa wszystkich biją? Słuchaj, SpongeBob, musisz mi pomóc. Stracę piątą klepkę, jeśli się nie zrelaksuję. Zauważyłem, że jeśli trzyma się klepki w torbie, to nie gubią się tak często. Mam ją nawet przy sobie i jest wytłoczona w ten piękny... Zapomnij o klepkach. Mam lepszy pomysł. Jeśli pozbędziesz się robotów czyhających na dole każdego stoku, dam ci jedną z tych złotych łopatek. O kurczak, dobra. No nie wiem, parkietu to ja nimi nie wyłożę. Dobra, dobra, dam ci jedną za każdy stok, który o, oczyścisz. O, super. No i to się nazywa umowa. Dobrze, więc w takim razie dostaniemy od niego łopatki za to, że wyczyścimy stoki. No i faktycznie, i tutaj mamy takie góry piaskowe, tutaj mamy jakichś robotów. Dobra, zobaczmy teraz, co tu jest. Aha, tu są takie bomby. To są te roboty bomby. Sam raz na mnie. Dobra. Teraz podejdziemy sobie tutaj bliżej. Oni wybuchają wszyscy, zbieramy te punkty. Robociki są tutaj robione. Atakujemy, proszę bardzo. I idziemy. Syk. Gacuś. Hej, Gacuś. Hej, Gacuś! Dobrze, idziemy dalej. Tutaj musimy odejść. Tam za 1500 możemy odblokować coś. Także zobaczmy. Stoisz przed SpongeBobinatorem. Co to jest? Chcesz 1500 zapłacić za wjazd na wzgórze Flounder? No chyba chcę. To jest dwa, a gdzie jest pierwszy? A pierwszy jest tutaj. Czyli łącznie możemy dostać trzy aż. A tam jeszcze 2500 jest. Za to, że zdobędziemy. Dobra, czyli tutaj jest numer jeden. Lecimy. Pierwsze wzgórze. Musimy oczyścić stoki. O. Głupikowy kopiec. Czyli tu będziemy zjeżdżać? Zaraz się przekonamy. Głupikowy kopiec. Schodziłam z tego zbocza wiele razy. Właściwie się toczyłam. Dzieciaki strasznie się cieszą, jak mnie zepchną. Jeśli pobijesz mój czas na wzgórzu, wręczę ci złotą łopatkę. A, przyjmuję wyzwanie. Okej. Dobra. Czy dostaniemy jakieś z... Dobra, jak pobijemy czas na wzgórzu, to super. Zbyt ładne. O, niestety. Nie udało nam się. To czekajcie, no. Jakby to wam powiedzieć, nie udało się, ale spróbujmy wyzwanie czasowe jeszcze raz wziąć. Schodziłam. Dobra, przyjmujemy, jedziemy. 3, 2, 1, go. Bo ja muszę trasę poznać, nie? Jeżeli trasy nie znam, to jak ja mam jechać? O nie, to jest trudne. To jest bardzo trudne, żeby tu zjechać. O. Weźmiemy sobie dodatkowe parę majtek. A, i w ogóle można zmienić postać. Ja myślę, że trzeba zmienić. Aha! No tak, my może być Sandy. Dobra, weźmiemy sobie Sandy. Dobry połysk to podstawa. Okej, okay, super. I jedziemy, przyjmujemy wyzwanie. Ultra combo, a nie, ona nie. Czyli tylko SpongeBob może to wyzwanie mieć.
Dobra, jedziemy. Z Teksasem się nie zadziera. Z Teksasem się nie zadziera, dokładnie. Jedziemy. O, cyk. No i zjeżdżamy. Wielkie nieba. Cyk, kolejna. Przeskoczymy te, bo mogą tutaj nam zadać obrażenia. Pachołki, omijamy. O nie, już tak blisko byliśmy. Ale dobra, 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 na szczęście był safe. A raczej checkpoint. Także jedziemy dalej. Superancko. Oj, musimy uważać, żeby nie dostać obrażeń. Dobra, spadamy. Kurczaki. Pieczone dziki po teksańsku. Oj, 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 brakuje nam majtek. Brakuje nam HP. No, jest meta. I mamy checkpoint. No dobrze, to nam się udało. Natomiast nie jest to wymarzona, słuchajcie, ilość wszystkich rzeczy, które zdobyliśmy. Nie denerwuj się. Uderzymy w maszynę i musimy wyczyścić te wszystkie z robotów, prawda? Uderzymy w tego. Tutaj mamy kolejne roboty, bo się będą spawnować. I mamy combo. Uderzmy w to. I tam jeszcze kolejne. Okej. I proszę bardzo. Kula jakaś pojawiła się i chyba tam oczyściliśmy sobie teren. Więc przechodzimy. I mamy łopatkę. Okrzyk walki. No i super. Tu dostaliśmy. Tutaj możemy... Oj, nie, nie, nie. Tu sobie nie wejdę. Dobrze. Czyli zrobiliśmy pierwsze wzgórze. Teraz idziemy na drugie. Czy mamy wystarczającą ilość punktów? 1500 jest potrzebnych. Mamy. Czyli bierzemy kolejne, ale niestety tam nie zdobyliśmy dodatkowej łopatki za czas. Wzgórze Flonder. Cześć, Sandy! Siemanko, kup... Siemanko, kumplu. Kumpel Bańka? A jest faktycznie kumpel Bańka. Czuję się odświeżona. To może pogadamy z kumplem Bańką. Będziemy sobie tutaj SpongeBobem. Okej. Okay. Dawaj. Frunę jak wiatr i szybuję jak podwodna osa. Jeśli pobijesz mój czas na wzgórzu, wręczę ci złotą łopatkę. Dobra, przyjmujemy to wyzwanie, chociaż nie znam trasy. Śmiem twierdzić, że jesteśmy w stanie to zrobić. Dobra. Tutaj mamy jakieś bałwany. Oj, oj, auć. O nie, rozpadłem się. Co to za trasa? 90 sekund? 998, 999, 1000. Kto się nie schowa, sumie... ten... Frunę! Mogę przyjąć to wyzwanie, bo i tak muszę tu zjechać, prawda? To jest część tego questa. Więc po prostu, no albo nam się uda, albo nam się nie uda. Mowa, majty zostaliśmy. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. A masz! Dobra. Jedziemy. 86 sekund. Może pojedziemy tędy i ominiemy sobie te przeszkody. Myślę, że tak będzie spoko. A, tutaj mogłem zebrać sobie z tej strony. Dobra. Bogactwo! Bogactwo, część główna! Jak to mawiał Testowiron? Dobra, tutaj mamy bałwaniki. A my na języku w ogóle jedziemy. Co on to robi? Szalony SpongeBob. Okej. Oj, bomby, trzeba uważać tutaj. Niebezpieczna sprawa. Uwielbiam otwierać. Kolejne prezenty. Majciochy, ale nie mamy. Pojedziemy tędy górą. Pojedziemy tędy prawą stroną. Oj, dobrze. Rozwalmy te wszystkie niedobre roboty, bo one tutaj nam przeszkadzają. Mhm. Dobrze. Ja już chcę do mety. Gdzie jest meta?
kumplu Bańko. Czy ty mnie oszukałeś i tutaj nie ma mety? Dobra. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Gdzie jest meta? 4, 3, 2. To jak ten czas pobić? Ciężko. Powiem wam, żeby pobić tutaj... No kumpel Bańka to jednak niezły kumpel. Kurde, wariacik. Kumpel Bańka dał radę. Dobra, rozwalmy tutaj maszynę. I okej, zaakceptujmy. Teraz tak, tam jest robot, a my musimy kolejnego robota porobić tu. I kula wielka spadła, rozwalając wszystko. My jeszcze tylko musimy tutaj się rozprawić z ostatnimi robotami na tym lodzie. I proszę bardzo, bierzemy kolejną łopatkę. SpongeBob zadowolony, co? Dobra, wychodzimy i idziemy. Tutaj można dodatkowe łopatki. Ja sobie zapamiętam, że tutaj można wrócić po te dodatkowe łopatki. Gdy będę ich potrzebował, na pewno będę chciał tutaj wrócić. Natomiast na ten moment aktualny może sobie po prostu nie będziemy zawracać tym głowy, bo może nam wystarczy. No i mamy teraz kolejne wejście i zobaczymy, co tu się stanie. Też pewnie podobna sprawa. Na nie czas... O, Larry! Mój czas na stoku jest nie do pobicia. Jeśli ci się to uda, wręczę ci złotą łopatkę. No dobra, no to weźmiemy. Lecimy, dawać! Lecimy ze złotą łopatką na języku. Jedziemy, cyk. To jest trudna misja. Każdy, kto uważa, że zrobiłby to lepiej, no to cóż mogę wam powiedzieć? No, chyba tak będzie, że faktycznie musicie spróbować, kupić sobie tą grę i spróbować, czy faktycznie dacie radę. No bo to jest 100 sekund, to jest bardzo dużo czasu. No... Muszę wam powiedzieć, że nie ma łatwo, nie ma łatwo. Postaram się tutaj zrobić to jak najszybciej. Może tu jakieś skróty są, że jakbym dołem jechał czy coś, to by było po prostu dużo szybciej. Tu jakaś katapulta była, widzicie to? A ja tego nie wiem. Ja nie znam jeszcze tych skrótów. Jedziemy. Jeszcze minutę mamy, 70 sekund. Ponad minutę, dobra, zbieramy te punkty. Cyk, cyk, cyk. Coś tam za mną się walało. Przeskoczymy to. Zbierzemy tutaj punkty. O, kule piaskowe. Bardzo niebezpieczna przeszkoda. Jedziemy. Ło! Ło! Wuch! 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 Dobrze jest na razie, idzie dobrze. Oj, jest bardzo niebezpiecznie. Muszę wam powiedzieć, że oj, oj, oj. No za pierwszym razem to przejść, to mi się, to będzie wielki wyczyn. Nawet jeżeli nie pobiję rekordu, a przejdę to za pierwszym razem, to będzie i tak duży wyczyn. Okej. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Jedziemy, 12 sekund nam zostało. 10, 9, oj, to już się do mety musimy zbliżać chyba. No i co? 3, 2, 1 i gdzie ta meta? Znowu nam zabraknie dosłownie chwili. No patrzcie, ewidentnie nie zrobiliśmy tego. To znaczy, że tutaj gdzieś musi być ukryte przejście tajemne. Tu musi być gdzieś ukryte tajemne przejście, które po prostu nas teleportuje w jakiś sposób. Albo musimy wykorzystać jakąś ścieżkę do takiego przyspieszonego podróżowania, nie? Na skróty, o właśnie, jakieś skróty. Tego słowa mi zabrakło. O, i tutaj spadłem na sam koniec. No ale dobra. Idziemy. Stoisz przed spanczmi na torę. Ała! Dobra, rozwalmy to. Rozwalmy to. Kolejne. No i poszło. Wielka kula padła. I ostatni robot. Możemy go tutaj pokonać. Idziemy po trzecią łopatkę. Powiew wiosny. I mamy to. Czyli teoretycznie powinniśmy tak. No i mamy te łopatki, które tutaj trzy wzgórza.
stoki raczej zostały oczyszczone, ale niepokoju jeszcze cały czas, moi drodzy, niepokoi mnie tutaj ta rzecz, bo zobaczcie, że tutaj mamy jakiś przycisk u góry. O, właśnie. I tutaj musimy zdecydowanie zmienić naszą postać na Sandy. O, i tutaj jeszcze coś mamy za 2500. A, i tam Bungee możemy zużyć, czekaj. Witaj, mój najulubieńszy przyjacielu na świecie. Mam dla ciebie złote łopatki. Ojej, mogę je dostać? Jasne, jeśli tylko spadniesz na dno tej dziury. Czy jest jakiś bezpieczniejszy sposób? Wszystkich interesuje tylko bezpieczeństwo. Pan Plankton. Mógłbyś chyba skoczyć w dół na Bungee. No, a mamy wystarczającą ilość? Za mało błyszczących. A gdybym po prostu skoczył i dostał tą łopatkę? Nie, nie dostałbym tej łopatki wtedy. Czyli nie da się, dopóki nie zdobędę odpowiedniej ilości. Mamy 1800. Dobra, weźmiemy sobie Sandy. Zmienimy sobie na Sandy. Sandy pysia. Proszę bardzo. Zrobimy tak. Uwaga. Cyk. Cyk. Hej. I dokąd ja tu lecę? Dotąd? A! A o jest! Czekaj, czekaj, czekaj. Nie mogę jej. Ej, nie da się. Nie da się zebrać tej łopatki w bezpieczny sposób. Trzeba po prostu tutaj, niestety, bum. A, no to pięknie. No to pięknie nas załatwili. Okej. Czyli musimy mieć więcej punktów. I wtedy po prostu sobie to zrobimy. Jednego kultaja mniej. Dostaliśmy 1000. Co ty nie powiesz? Cóż, musi być jakaś droga na górę. A tu jest łopatka, ja jej nie widziałem. Gacusiu. Gacusiu. To ja nie widziałem tego. No, to teraz to ja rozumiem. Otóż to. Czyli potrzebujemy jeszcze 500 punktów. Na pewno byśmy to zrobili, gdybym tutaj się teraz szybko postarał i zebrał te wszystkie skrzyneczki. To na pewno byśmy to zrobili, ale czy ja mogę teraz wrócić do Skalmara i z nim porozmawiać? Siemka, Skalmar! Czy nie mogę mieć choć dnia spokoju? O, dobra, to musimy może zagadać ze SpongeBobem. Skalmar zdecydowanie musi porozmawiać ze SpongeBobem. O, tak. Idziemy z SpongeBobem. Proszę bardzo. Czyli tutaj zostawiamy łopatki za mistrzowskie czasy, na pewno. I łopatka jedna tutaj na Bungee. Na Neptuna! Udało ci się! Mogę teraz pójść po sprzęt i pozjeżdżać w spokoju? Właściwie to Patryk pożyczył twój sprzęt. Co? Kto mu na to pozwolił? Ja. Znowu pomyślałem, że jak się nie dowiesz, to nie będziesz zły. No nie. To nie jest. Oczywiście, że jestem zły. To najdroższy sprzęt narciarski, jaki można kupić. I po co on w ogóle jest potrzebny Patrykowi? Nie miał nigdy nart na nogach. Teraz chcecie pełko. O kurczak. Co ten Patryk? Co ten Patryk? Dobrze, no to zostawiamy tutaj niezdobytych kilka szpatułek, złotych łopatek. Ale to nie jest wszystko, słuchajcie, to nie jest wszystko, bo zobaczcie, że tutaj możemy jeszcze odkryć nowe miejsce, czyli odkrywamy i park przemysłowy. Teraz przeniesiemy się do parku przemysłowego. O! Ten dzień chyba nigdy się już nie poprawi. Ojojoj.
SpongeBob, szybko! Skalmar ma większe kłopoty niż cebulka skwiercząca na masełku! Pomóżmy mu! Masz rację, Sandy! Ale jeśli robot faktycznie jest jak Patryk, to nas zje na deser! Co zrobimy? To jest robot Patryka faktycznie. Lepiej szybko coś wymyślmy! Migiem! Może przycisk z tyłu uruchomi autodestrukcję? Spróbuję go trafić. Dobry plan, SpongeBob, ale dość gadania. Czas do roboty. O, czyli boss. Urety! SpongeBoba czeka ciężka przeprawa. Okej. Okay. O, wielka rapo. On się kręci. Dobra, trzeba uważać. Patrzcie tylko, robot przyprawił no, się jest. O zawrót głowy. Robot uderzyłem go w plecy, leży. Dobra. I on... i widzicie! Tu jest Patryk. Wielki Patryk. Robotyczny. O, robot już leży. Zrobię zdjęcie mu. I uderzymy. Robot musi zmienić taktykę. Wykorzystam to zdjęcie może do miniaturki, prawda? Bo to takiego robota Patryka to tak rzadko się widuje. To i obrót. Na razie nie jest ciężki. Podejrzewam, że to jest pierwsza faza tego robota, czyli on się tak zakręci, zakręciło mu się w głowie. Okej. I teraz coś się zmieni pewnie, teraz będzie ciężej. I już SpongeBobowi się wydawało, że mu się uda, ale został zamrożony. Co zrobi Sandy, aby rozmrozić SpongeBoba? O, wielka rafo! O, robot już leży! O, dobra. Tędy droga! Cyk, cyk. Czyli musimy w ten sposób się przemieszczać. A? Bo jest kwas. Ten gorący szlam mógłby stopić wszystko. Okej. Trzeba uważać. Te pół pudełka. O, robot już leży. Robot już leży. Oj, okej. Uderzyliśmy go, weźmiemy. Jeszcze jeden prysznic i SpongeBob wróci na ring. Musimy go rozmrozić. Paskudny jest ten robot, co? Paskudny jest ten Patryk. O, wielka rafo! O, wielka rafo! Nie jest jakiś skomplikowany. O, robot już leży! To się nazywa lot! O, dobra, dostał. Ale zdenerwował się robot. Okej. Okay. Skalmar uciekł. A SpongeBob jest tutaj. Zaserwować tym robotom nauczkę. To wystarczy. SpongeBob wraca do walki. Dobrze. Oj. Oj. O, wielka rapo. Oj. Mało HP mamy. O, wielka rapo. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. O, bułka z masłem. O, jaka zmułka z masłem? Co się stało? Czemu utonęliśmy? Proszę, żeby nie od początku walki. Dobra, czyli odtąd, okej. Okay. To wystarczy. Dobra. SpongeBob wraca do walki. No to zobaczymy, co on teraz wydarzy. Co się wydarzy teraz. O, wielka rapo. Dobra, czyli będziemy sobie chodzić na razie. Bliskie spotkania bolesnego stopnia. O, wielka rapo! Okej, trzeba uważać po prostu, gdzie się stawia... O, to musi boleć! O, wielka rapo! Świeży jak powiew wiosny! O, wielka rapo! Czuję się jak świeżo wyciśnięty! Kółka z masłem! O, wielka rapo! Co jest? Mam go tak uderzyć? Nie.
O, wielka rapo! To co się wydarzy? Halo! To kiedy ja mam go uderzyć? Proszę mi to powiedzieć. Czy on się w końcu zakręci? Prawdziwy z niego mistrz. A, dobra, udało się, okej. Świetne zbicie w wykonaniu SpongeBoba! No, będzie ciężko, on się będzie kręcił non-stop. I obrót! Oj! Okej. O nie! Jak to jest? Tak daleko było? No jak on się rozpadł? Halo? Dobra, jeszcze raz, na spokojnie. SpongeBob wraca do walki. Uuu, SpongeBob został zlodowacony. Okej. Tam. No kręć się, no kręć się jak chcesz bardzo. Prawdziwy z niego mistrz kręgi. Dobra, robot dostał. Dostaje lanie. No robot dostał lanie. O nie. Powinien się trzymać z daleka od łapsk robota. No, ja muszę teraz uważać. O, wielka rapu! Bo mamy tutaj majtki. Świeży jak powiew wiosny. No nie, no żarty sobie stroicie. O, wielka rapu! O, tak, trzeba uważać. No nie, no jak? Musi boleć. Come on. O, wielka rapu! Mamy jeszcze dwie pary majtek, czyli 2 HP. 2 punkty zdrowia. No jak? No ale... Jakie to ma... Zasięg jaki to ma? To jest jakieś chore. Prawdziwy z niego mistrz kręgli. Tędy droga. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. O, wielka rapo. No nie, bo to zostawia. Bo to zostawia takie paskudne ślady. To dlatego. O nie, dobra, to już wszystko wiem. Dobra, teraz już się nie damy. Teraz już się nie damy, dobra. Wielka rapo. Dobra, na spokojnie. Nie wchodzimy to. Na spokojnie, to jest bardzo proste. O. Uderzony. Robot dostaje lanie. On teraz będzie zionął lodem, ale my się nie przejmujemy tym, bo my sobie wracamy. Dobra. On sobie tam postrzela. Wielka rapo. Stoimy w miejscu. Nie ruszamy się stąd. Tu jest bezpiecznie. O, tu jest bezpiecznie. Proszę prawdziwy bardzo. Z niego mistrz. Cyk. Dobra. I teraz mamy super taktykę. O, dobra. I niech się kręci wariat. O, wielka rapo. Nie ruszamy się, bo jak nie musimy, to się nie ruszamy. Bo ja za dużo chodziłem wtedy, wiecie? Niepotrzebnie. Nie ruszamy się i patrzcie, jakie to jest proste, a wydawało się być takie trudne, nie? Bum, rozpadł się. Dzięki za ratunek, ludzie. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem SpongeBob, ale jestem twoim dłużnikiem. Podziękuj, Sandy. Bylibyśmy w tarapatach, gdyby nie ona. O, rety. Zaraz zacznę się przez was rumienić. Chyba mam czekoladę w portkach. Co? Kurczę, co ty gadasz, SpongeBob? Przepraszam, Plankton. Laboratorium w kubełku pomyj jest zamknięte. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdobędę dość złotych łopatek. Tak, to system bezpieczeństwa kubełka pomyj. Sam go zaprojektowałem. Jestem z niego dumny. Jego celem jest trzymanie nienawistnego pospólstwa z daleka. Co w takim razie zamierzasz zrobić, Plankton? My, to znaczy ty, musimy wziąć się za poszukiwania złotych łopatek. Inaczej nigdy nie wrócę do kubełka pomyj i nie odzyskam kontroli nad moimi robotami. Przepraszam, co? Powiedziałem, nigdy nie wrócę do kubełka pomyj i nie dokończę mojego origami. No, Plankton coś kombinuje, nie? Coś mi tu nie gra. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy kubełek pomyj. Ile tutaj jest potrzebnych łopatek? Zobaczmy. Tak, dają tu jeść. A. Z ostatniej chwili.
Władze potwierdziły, że siejące panikę w bikini dolnym roboty pochodzą z kubełka Pomyj. Tak, dokładnie tam, gdzie stoisz. Plankton, właściciel kubełka Pomyj, znany przede wszystkim z budowy robotów siejących zamęt i destrukcję, zanegował swój udział w tych wydarzeniach. A potem zmiażdżymy wasze dzieci! I dzieci ich dzieci! To były wiadomości z bikini dolnego. O kurcze, czyli patrzcie, tutaj mamy wejście i możemy za 75 łopatek wejść do laboratorium planktona. Natomiast nie możemy tego zrobić dzisiaj, bo nie mamy tyle łopatek, bo łopatek posiadamy obecnie ile? Zaraz zobaczymy po tych bąbelkach. Posiadamy ich 46, czyli ewidentnie musimy je tu zdobyć. Kumpel Bańka. Założę się, że kolejny ruch, jakiego mnie nauczysz, będzie super. Absolutnie, SpongeBob. Przysięgasz na mały paluszek? Jasne, gdybym tylko miał palce. Zaraz ci jakieś wydmucham. No może później. Musisz się naprawdę skupić, SpongeBob. Ta bańka jest wyjątkowa. Skupiam się całym gąbczastym sobą. Kiedy stoisz w miejscu, naciśnij ten przycisk, aby wydmuchać bańkę, którą możesz sterować podczas jej Mogę latać? Poceluj ostrożnie. Bańka będzie leciała jedynie przez parę sekund, zanim pęknie. Jestem maszyną do puszczania baniek. Pokażcie. O! I mogę sterować. Ale super. Dokładnie. Dobra. No to co? Wychodzi na to, słuchajcie, że potrzebujemy tutaj większą ilość łopatek. I żeby resztę łopatek zdobyć, to musimy tak. Pierw musimy na pewno zdobyć te, gdzie zostawiliśmy łopatki. Bo zobaczcie, że tutaj ma jest 50 łopatek. Tutaj jest 60 łopatek. Tutaj są jakieś łódki. To jest jakaś nowa kraina czy coś? Nie, tutaj chyba nie mogę wejść. Tu są łódki. Ale tutaj nic nie mogę z tym zrobić. Tam z tyłu też nic nie ma. Z tyłu też nic nie ma. Także zdecydowanie będziemy musieli chyba się wrócić i zdobyć 4 łopatki więcej. Prawdopodobnie. Oj, jeszcze kruchy krab. Co tu jest? To jest, mamy restaurację, tak? Chyba powinienem się czymś zająć. Czy jesteście gotowi na co? Oj, 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 dobra. Zdobędziemy dużo punktów. Uwielbiam otwierać prezenty. Błyszczy. Okej. Czas się podkraść do śpiocha. Świeży jak powiew wiosny. Dobra, dostają te roboty. No, zdecydowanie. Au! Tutaj śpioch był. Idziemy do góry. Co się wydarzyło? Oj, robot, dobra. Musimy poskradać się do niego. Cyk, 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 cyk. Dobra, bum. Dostał. Okej. Gdzie jest jeszcze jakaś maszyna do robienia robotów? Chyba już tutaj nie ma. Wyczyśćmy to. Tych robotów. Zostało to wyczyszczone. No i tyle. Słuchajcie. Tutaj się zamawia. Tu jest restauracja. No dobra, była tutaj restauracja, ale na szczęście udało nam się ocalić wszystkich tutaj pozostałych. Świeży jak powiew wiosny. Mhm, tam jakieś punkciki i tak dalej. Tu jeszcze mamy coś? Tutaj mamy... O! Przez chwilę się martwiłem, chłopcze. O moje pieniądze. A, oczywiście. Bo to była jego, oczywiście, to był jego kraboburger. Proszę, o, to twoja nagroda. To jest restauracja z jego kraboburgerami, nie? 47, czyli jeszcze 3 łopatki tak naprawdę. I zauważcie, że my możemy się powracać w niektóre miejsca, bo jak sobie klikniecie na te miejsce, to macie informację, ile zdobyliśmy łopatek, nie? Tak samo tutaj na przykład. Ile zdobyliśmy łopatek, że jednej nie zdobyliśmy. Tutaj z bossa. Tutaj, że ileś łopatek jest. Proszę bardzo. Tutaj są też. Tu jest łopatka. Tu na przykład, czy zdobyliśmy te łopatki. Tutaj także jeszcze 2 są do zdobycia. Tutaj mamy wszystkie. Tutaj nie byliśmy, bo co to jest? Las wodorosty. Pan Krab.
A, czyli dla pana kraba to jeszcze da się parę tych zdobyć. Tutaj mamy sen SpongeBoba. Tutaj dla Patryka też więcej skarpet możemy zdobyć. No, to nie jest taka łatwa gra, słuchajcie. Wydawało się, że polecimy sobie tak o po prostu, a okazuje się, że będziemy musieli się powracać i więcej zdobyć na pewno tych łopatek. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Będziemy się widzieć w kolejnym odcinku z przygód SpongeBoba. Ja sobie może nadrobię te trzy łopatki, pogram sobie na streamie troszeczkę tak na luzie i jak zdobędę te trzy łopatki, czyli będę chciał pokonać na czas odpowiednio te, no wiecie, w tej krainie poprzedniej, gdzie z górki zjeżdżaliśmy i będę mieć 50 łopatek, to wtedy sobie tutaj pójdziemy i odblokujemy nowy region. Tymczasem ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę, jeżeli wam się ogólnie podobają te gry jak SpongeBob i ta cała seria, nie zawahajcie się użyć pod streamem, czy pod filmem, dajcie lajka, łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli tego nie robicie, bo musicie dołączyć do naszej małej armii, która już niebawem przekroczy 500 000. Także bądźcie częścią subskrybentów kanału, który niebawem, mam nadzieję, zdobędzie 500 000 subów i będzie specjal z tej okazji i tak dalej. Jeżeli nie subskrybujecie wy, jeżeli nie subskrybuje na przykład wasza siostra albo ktoś, dawać lajka, dawać suba, musimy to wbić. I na pewno potem już nie będę was męczył o to, ale teraz, jak nam niedużo brakuje, bo chyba kilka tysięcy, dajcie suba i będzie ok. Tymczasem ja się z wami żegnam, do zobaczenia. W opisie macie link na przykład do G2A, do Instagrama, do Twitcha, gdzie są live streamy prawie codziennie i oczywiście do Facebooka i grupy facebookowej. Do zobaczenia, razem ze SpongeBobem widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć!